Stop Limit, Take Profit. Co to jest? Jak zabezpieczyć swój kapitał? Oraz jak zgarnąć szybki zysk? W tym odcinku dowiesz się, jak to zrobić na giełdzie Bitbay oraz na giełdzie Binance. Zapraszam! przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z instruktorzowym filmem, jak zabezpieczyć swój kapitał. Bądź jak szybko sprzedać swoje kryptowaluty nie podchodząc do komputera, czyli stop limit oraz take profit, tak to się oryginalnie nazywa, ale na każdej giełdzie kryptowalutowej jest to opisywane inaczej. Zanim, oczywiście, przejdę do omawiania tematu dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię w moich filmach, to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut. A już na pewno nie obiecuję żadnych zysków. Oraz przypominam wszystkim początkującym, jeżeli jesteś początkujący właśnie w świecie kryptowalut, o stworzonym przeze mnie, o napisanym przeze mnie całkowicie darmowym poradniku. Jest to poradnik dla początkujących, w którym znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na różne terminy instrukcje logowania się, rejestrowania się na giełdach, zabezpieczania o portfelach itd. itd. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis. Pod tym filmem. Dzisiaj, tak jak możecie zobaczyć, mamy czerwono na giełdach kryptowalut. Bitcoin jest ponad 2% na minusie, trochę szkoda, bo wczoraj już przebiliśmy cenę 11 tysięcy. Ethereum jest ponad 3% na minusie, czyli tak jak zawsze na weekend najwięcej się dzieje. Najlepiej jest otwierać pozycję właśnie na weekend. Ja robię tak już od bardzo, bardzo dawna. Według coin360.com dominacja bitcoina przekroczyła, znów przekroczyła 60%. A jeżeli wejdziemy na coinmarketcap. To możemy zobaczyć, że dominacja wynosi 57,6%, która jest bardziej prawdopodobna, moim zdaniem, Coin Market Cap, ale tak naprawdę chyba się tego nie dowiemy. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Jeszcze zanim przejdę, to chciałem Was bardzo prosić. Jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że jesteś na początku swojej edukacji w kryptowaluty i chciałem Cię prosić, jeżeli chciałbyś, żebym nagrał jakiś film instruktażowy, jeżeli chciałbyś się czegoś dowiedzieć. To zostaw to w komentarzu pod tym filmem, a ja postaram się nagrać taki film właśnie dla ciebie. Tutaj film o stop akurat też nagrywam dla widzów, ponieważ w komentarzach zauważyłem oraz w prywatnych wiadomościach, że ludzie często piszą jak założyć stop lossa. i tutaj chciałem Wam właśnie to zademonstrować na dwóch najbardziej chyba popularnych giełdach. Oczywiście dla Polaków, ponieważ Bitbay jest popularny chyba tylko dla Polaków, oraz giełdzie, największej giełdzie kryptowalutowej Binance. Przejdźmy zatem do giełdy Binance. Wiadomo że żeby kupić kryptowaluty a już tym bardziej założyć stop lossa, no to musimy najpierw się zalogować. Jeżeli masz już konto na giełdzie Binance to klikamy login. Jeżeli nie masz jeszcze konta to musisz się zarejestrować klikając w ten przycisk. Bądź możesz wejść do linku który jest pod każdym moim filmem. Kliknij pokaż więcej. Oraz tu mamy linki afiliacyjne do giełdy BitBay oraz do giełdy Binance. Także z tych linków też możesz założyć swoje konto. Wróćmy do giełdy Binance. Zakładam, że masz już konto. Klikamy login, Wpisujemy swoje dane, login, dwuetapową weryfikację, którą każdemu polecam. Zawsze warto mieć zabezpieczone swoje konto. I ja mam taką weryfikację uruchomioną. Przepisujemy kod z aplikacji Google, dajemy zatwierdź oraz przekierowuje nas do strony głównej już zalogowany. Klikamy. Na exchange i jesteśmy w tym momencie w miejscu, gdzie można oczywiście kupować, sprzedawać kryptowaluty w sposób normalny na dźwigni, na dźwigni izolowanej, jak i również możemy zakładać stop lossy oraz take profit. Ja pokażę Wam to na przykładzie dźwigni, ponieważ ostatnio, dla celów nakręcenia filmu, otworzyłem pozycję na bitcoinie, właśnie na dźwigni, i cały czas tę pozycję mam otworzoną. I mogę teraz ustawić tutaj na giełdzie Binance, nazywa się to stop limit. Także przechodzimy w zakładkę stop limit, i możecie zobaczyć, że mamy tu cztery rubryki na pozycji kupna: stop, limit, amount oraz total. I takie same w sekcji sprzedaży. Jeżeli nie wiesz, co to jest stop loss, to na szybko Ci wytłumaczę, że jest to ochrona naszego kapitału, czyli nic innego jak automatyczne wystawienie transakcji przez giełdę. Jednak Ty wybierasz, kiedy ta transakcja ma się otworzyć. Zakładając, że ja tutaj mam kupionego bitcoina na dźwigni razy 3, nie chcę tracić, stracić więcej niż 10%, to ustawiam sobie. Stop limit na poziomie 10% na minusie, i wtedy automatycznie moja transakcja zostanie odpalona i zrealizowana w drugą stronę, tak zwany take profit. Działa całkowicie odwrotnie, to znaczy, jakbym chciał zarobić 10% i takim zarobkiem bym był zadowolony, to ustawiam sobie stop limit właśnie tutaj na Binance, 10% na plusie i zlecenie sprzedaży zostanie automatycznie wystawione przez giełdę. Także to jest w takim dużym skrócie. A teraz pokażę Ci, jak to się robi. Jak tu możecie zobaczyć, pierwsza rubryka jest stop. Ja mam kupione, tak jak powiedziałem, bitcoiny i nie chcę za dużo stracić, więc ustawiam sobie stop lossa. Klikamy tu. Ja kupiłem go za 11 tysięcy dolarów i nie chcę stracić na nim więcej niż powiedzmy te 10-9%. Załóżmy, że nie chcę trzymać dłużej tego bitcoina, jeżeli cena jego spadnie poniżej 10 tysięcy. I te 10 tysięcy to jest właśnie mój limit, czyli w tym miejscu muszę wpisać 10 tysięcy, i to jest limit, właśnie poniżej którego ja na pewno nie chcę zejść ze swoją pozycją. W wierszu stop. Wpisujemy, kiedy ma się aktywować ten mój właśnie limit. Kiedy transakcja ma zostać dodana do order booku, żeby została zrealizowana. I tutaj uwaga: oczywiście możemy dać sobie 10 tysięcy, tutaj również wpisać, i wtedy przy 10 tysiącach uruchomi się moje zlecenie sprzedaży na 10 tysięcy. Ale już może być za późno. Dlatego ustawiając stop lossa, czyli kiedy nie chcemy więcej stracić, w wierszu STOP musimy wpisać kwotę nieco wyższą powiedzmy 10 20 dolarów. I w tym momencie przy cenie 10 20 dolarów zostanie automatycznie przez giełdę uruchomiona moja transakcja na 10 000 do orderbooku i jeżeli cena dojdzie do 10 000, to moje bitcoiny zostaną sprzedane za tę cenę. A jeżeli nie dojdzie, jeżeli z tego 10 200 10 nie spadnie do 10 000, to moje zlecenie transakcji będzie wisiało, ale nie zostanie zrealizowane. I w ostatniej, w ostatnim wierszu oczywiście wpisujemy ile tych bitcoinów chcielibyśmy sprzedać. Oczywiście można tu chyba kliknąć max na maxa, czy 50%, czy 70%, 75%, czy 100% i powiedzmy 100%. Klikamy sell BTC. Tutaj mamy wszystko rozpisane, że przy cenie 10 020 zostanie aktywowane zlecenie transakcji na 10 000 na 0,028 coś tam, coś tam bitcoina i total w dolarach jest to tutaj 288 dolarów. Ładnie mamy tutaj opisane to poniżej. Klikamy, confirm i już nas, nasze zlecenie jest dodane. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o stop limit, czyli ochronę naszego kapitału. I możemy zobaczyć, że nasze zlecenie jest tu utworzone na stop loss limit. Tutaj jest napisane stop loss limit, ponieważ giełda wie, że ja ustawiłem tę cenę poniżej ceny, za którą tego bitcoina kupiłem. Ja ją anuluję na potrzeby tego filmu. I teraz pokażę wam, jak działa take profit. Take profit, tak jak mówiłem wcześniej, działa całkowicie odwrotnie. Czyli jeżeli chcemy zebrać 5%, 10% zysku i nie siedzieć cały czas, nie patrzeć w komputer czy w telefon. To ustawiamy sobie na 5%, czy tam 10% i giełda automatycznie uruchomi nam zlecenie sprzedaży naszych bitcoinów. Zakładając znowu, że ja kupiłem za 11 tysięcy naszego bitcoina i chcę sprzedać z 10% zyskiem, czyli za 11 110 dolarów. Taka jest kwota, która będzie mnie satysfakcjonowała, jak zamknę swoją pozycję. Ale oczywiście, aktywowanie tego zlecenia musi nastąpić nieco wcześniej. Tym razem, właśnie nieco wcześniej. Dlatego w tym miejscu musimy wpisać powiedzmy 11 100 dolarów. I tym samym przy, jedna, przy cenie bitcoina 11 100 zostanie uruchomione zlecenie sprzedaży moich bitcoinów za cenę 11 110 dolarów. Teraz też dajemy powiedzmy 100% i klikamy sell BTC. To samo. Przy cenie 11100 zostaje uruchomione zlecenie. 11110, suma bitcoinów, jaką chcemy sprzedać, oraz suma, wartość tych bitcoinów w dolarach. Klikamy Confirm i mamy zlecenie, które wisi. Pamiętajcie, że w tym momencie, kiedy mamy utworzone zlecenie, stop limit bądź take profit, nie mamy tych bitcoinów na swoim portfelu, ponieważ są one zamknięte w zleceniu. I tu możecie zobaczyć w Open Orders, że jest. Tym razem w kolumnie napisane, że jest to Take Profit Limit, ponieważ ja sprzedam te bitcoiny z zyskiem. Tak to działa na giełdzie Binance. Ja znowu anuluję te transakcje i przejdę do Bitbaya, żeby zademonstrować, jak to działa na giełdzie BitBay. Tu chciałem jeszcze dodać, tylko pamiętajcie: nie dawajcie tutaj za bardzo małych różnic bądź takich samych cen, ponieważ jak dacie 109 11109$ dolarów i pójdzie szybka świeca w dół, czy w górę, tak jak tutaj, w tym momencie, to możecie po prostu nie zdążyć. Giełda nie zdąży sprzedać waszych bitcoinów i zostaniecie dalej z tymi bitcoinami. Akurat w przypadku wzrostów nie ma to znaczenia, ale w przypadku spadków tak ma to znaczenie. W przypadku spadków ja już sam się naciąłem, że często moje stop losy były nierealizowane poprzez zbyt małą różnicę między stop a limit. Przejdźmy teraz na giełdę BitBay. Tu nie będę wam pokazywał, jak się zalogować na tej giełdzie, ponieważ każdy pewnie wie. I jak wejdziemy w giełdę i wejdziemy Stop Market bądź Stop Limit, to mamy, że funkcja dostępna w wersji Pro. Także klikamy BitBay Pro. I jesteśmy na BitBayu w wersji Pro, tak jak to się mówi Professional. I mogę wam teraz pokazać jak działa to na tej giełdzie. Przechodzimy w Bitcoina, w market Bitcoina. Skresimy sobie tą chmurkę, bo go przeszkadza. I mam tu jakieś groszowe sprawy Bitcoina, chyba z 70 zł w Bitcoinie. Ale tylko na potrzeby tego filmu, żeby wam pokazać, jak to działa na giełdzie BitBay. Tu analogicznie przechodzimy w stop limit i też mamy, i również mamy chcę kupić, chcę sprzedać, czyli sekcję kupna oraz sekcję sprzedaży. W pierwszej sekcji chcę kupić, ustawimy sobie cenę, za którą chcielibyśmy kupić bitcoina, jeżeli on osiągnie nasz kurs. Nas bardziej interesuje stop loss, czyli sprzedaż naszych bitcoinów. Na giełdzie BitBay Pro mamy to dosyć fajnie rozpisane. Kurs PLN, ilość BTC oraz kurs aktywacji PLN. I jak możecie pewnie sami się domyśleć, w tym miejscu wpisujemy kurs aktywacji, w której ma się uruchomić zlecenie sprzedaży naszych bitcoinów. Wszystko jedno, jaki tutaj damy, ale jeżeli chodzi o stop lossa, powiedzmy, że będzie to 40 tysięcy. A cena, za którą chcę sprzedać to, powiedzmy 39900. Ilość bitcoinów max klikamy te dwie monety tutaj w tym miejscu i w tym momencie klikamy sprzedaj. Moja oferta została utworzona, nie mam już bitcoinów na swoim portfelu i tutaj możemy zobaczyć nasze zlecenie. Ja to oczywiście anuluję teraz w tym momencie i analogicznie tak jak na giełdzie Binance Uruchamiamy take profit, powiedzmy za 43 tysiące. Wtedy aktyw aktywuje się nasze zlecenie na cenę 43 100. Ilość bitcoinów max, sprzedaj. I jak możecie zobaczyć, na, giełd na giełdzie Bitbay działa to w zwykły sposób, tak jakbyśmy utworzyli zlecenie na normalnej giełdzie, na normalnym portfelu, czyli. Ostrzeżenie przed automatycznym wykonaniem oferty. Zlecona oferta Stop Limit zostanie aktywowana natychmiast po wystawieniu. Czy na pewno chcesz utworzyć ofertę po tym kursie? Tak, utwórz ofertę. To automatycznie do order booku trafia nasza oferta. Teraz to na pewno nie zostanie sprzedane, chociaż wcale bym się nie pogniewał. Ale tutaj możecie zobaczyć już różnicę, że na giełdzie Bitbay nie ma czegoś takiego jak Take Profit. Można sobie po prostu utworzyć zlecenie. Anuluję tą ofertę teraz. I tu możecie zobaczyć jeszcze coś takiego jak stop market. I jest to nic innego jak ustawianie takiego stop lossa tylko i wyłącznie z kursem aktywacji w złotówkach. A giełda sprzeda po aktualnej cenie po pierwszych pozycjach w order booku te bitcoiny, które macie na sprzedaż. Powiedzmy, że tu wpiszecie 40 tysięcy, ilość max, sprzedaj. I tu oczywiście od BitBaya mamy ostrzeżenie, że kurs re realizacji tej oferty zależy od ilości ofert wystawionych na tym rynku. Sprawdź głębokość order booka przed wystawieniem oferty. Ale w skrócie oznacza to to, że jeżeli damy stop market to przy cenie 40 tysięcy zł za jednego bitcoina nasze zlecenie automatycznie zostanie uruchomione i sprzedane po cenie najwyższej w order booku. Klikamy tak, mimo to utwórz ofertę. I w tym momencie mamy otworzone zlecenie stop market. A jeżeli chodzi o take profit w zakładce stop market, to nie ma to kompletnie sensu, ponieważ, nawet jak wpiszemy tu 50 tysięcy zł, sprzedamy wszystkie bitcoiny, damy sprzedaj. Tak, utwórz mimo to, to nasze bitcoiny zostaną od razu sprzedane, ponieważ jest to dalej market. Dlatego nie działa to tak jak powinno. Nie ma tu czegoś takiego jak take profit, ale jest stop limit, który jest dużo ważniejszy. Od Take Profit. W tym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że teraz nie będziecie mieli wątpliwości, jak założyć stop lossy. Po co je zakładać? Ja też długo się musiałem do nich przekonywać, ale jest to naprawdę bardzo wygodne i jest duża ochrona naszego kapitału. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.